Witam was w kolejnym odcinku. Ja jestem Blacky, trzymam chleb w ręce. Jest odcinek z perspektywy chleba, bo znowu są tradycyjnie minecraftowe bugi, bo nie widać mojego skina. Jestem Steve'em. Ku mojej wielkiej rozpaczy, bo ostatnio po to dopracowałem skin, żeby teraz chodzić z Steve'em. Na dworze się robi ciemno, idziemy spać. O, już nie. Już jest dobrze. Od ostatniego odcinka się zmieniło tyle, że zdobyłem masę wełny. No, trochę zdobyłem. Przeorganizowałem skrzynię. Tutaj dookoła. W tym pokażę wam... Wezmę te liście od razu, bo się przydadzą. I pokażę wam, gdzie jest miejsce na domek. Znaczy w ostatnim odcinku pokazywałem, ale dzisiaj tam zaczniemy pierwsze prace budowlane. Znalazłem te spawnery, o których mówiłem, w zasadzie ten jeden, o którym mówiłem w poprzednim odcinku i zaraz, jeżeli mi się uda, to wam go pokażę. Jest za tą górką. Czekajcie. Stąd go będzie już powinno być widać oznaczenie. Jest tutaj. Tutaj jest zejście i tam jest spawner. Jak się okazało, on też jest pająków i będziemy musieli w następnym odcinku iść go, nie wiem, zanihilować. Za 2 odcinki, z tego co się nie mylę, zaczniemy budowę domku. Nie wiem jak to będzie wyglądało, piszcie w komentarzach jak chcecie, żeby to wyglądało, gdyż albowiem jest taka sprawa, że ja ten domek nie wiem czy uda mi się go zbudować z pamięci, czy z głowy, czy jakkolwiek by to nie nazwać. Bo jest dość skomplikowany, przynajmniej jak dla mnie. Ja go już raz zbudowałem. Już jest to zaprojektowane u mnie na kopii tego świata na kreatywie. Tak, zbudowałem go. Tylko teraz nie wiem, czy go uda mi się zbudować z pamięci. Więc musiałbym w czasie budowania zmieniać światy, zmieniać save'y i to by brzydko wyglądało na nagraniu. Nie wiem, czy udałoby mi się to jakoś dopracować, czy coś takiego, czy na 2 Minecrafty to nagrywać, ale by to dziwnie wyglądało w każdym razie i nie wiem, czy by mi się to udało. Piszcie, jak chcecie to zobaczyć, czy chcecie na pewno to obejrzeć, czy chcecie w inny sposób. Może chcecie mieć klipy w czasie budowy zrobione, takie jakby timeskipy, czy jakiekolwiek inne, nie wiem... inny sposób przekazu. Może mam go zbudować poza kamerą i dopiero wam przedstawić go? No nie wiem. Po pierwsze, co tu zrobimy? Z racji, że mam już troszkę żelaza, bo mam kilka staków tego super surowca, wezmę, zrobiłem sobie tutaj już takie narzędzia. Zacznijmy od tego, że bierzemy, zrobimy tu skrzynię. Nawet 2. Postawimy je tak. Damy tu kwiatka do środka, może być. Koło domu będą rosły kwiatki, bo już mam taki mniej więcej plan, jak to tam rozłożyć. Tutaj będzie dirt. Tu wszędzie będzie dirt. To skosimy o 2 poziomy. Nie o 2 poziomy, o poziom 1. Teraz tutaj to wszystko trzeba usunąć. Jak się przyjemnie kopie żelazną łopatą. Bogactwo po prostu. I do tego poziomu to wyrównałem wszystko. Na tym poziomie będzie domek. Domek będzie wymiarów 16 na 16. Albo 15 na 15. Nie jestem pewien tych wymiarów, ale chyba mi się wydaje, że 16 na 16, a działka będzie 17. Tego jestem pewien, na 17. Bo już mam tutaj wyliczone, jak to mam wyrównać i jak to mam zrobić, żeby było dobrze. Jeszcze jeden poziom to siekamy. Tak, jeszcze jeden poziom. Wiem, że tak łatałem tam kawałek tak inaczej, ale się troszkę zagubiłem. Okej. Nie wiem jak mnie słychać w tym momencie obecnym, bo też zmieniałem ustawienia audio, więc piszcie w komentarzach, czy jest różnica. Wątpię, żeby była różnica, ale mi się w ten sposób wygodnie nagrywa. Sorki, że tak zamilkłem, ale musiałem posłuchać, bo mi chyba komputer zaczął głośniej szumieć, w sensie wiatraczek komputerza. No. więc musiałem go podsłuchać, co kombinuje biedak. Czy tak mu jakoś się dziwnie zrobiło teraz. Dobrze, więc teraz to zetniemy całe. Będzie więcej miejsca, jeżeli ten domek będzie niżej po prostu. To zaraz trzeba będzie zapełnić wszystko dirtem, żeby to, nie wiem, po prostu było ładne z grasa. Wątpię, że mi tych łopat wystarczy, no ale mam nadzieję. Z tego co wiem, na moim tym save'ie do budowania, czyli na kreatywie, jest to zbudowane na tym poziomie, co ja teraz stoję. Ale teraz tak pomyślałem, że jak skopię poziom niżej, to będzie lepiej, bo będzie mniej do równania. Jaki ja jestem po prostu zapobiegliwy. Dobrze, tu niedaleko są świnki, co widzicie, ja jak czasem obrócę kamerę, na przykład tam kawałek dalej, to będzie można łatwo zrobić hodowlę ich. Chociaż nie wiem, jak to jeszcze będzie wyglądało, bo już mam plan na hodowlę owiec, która będzie w olbrzymim budynku, który jeszcze nie wiem gdzie będzie, ale mam plan w głowie, jak on będzie mniej więcej wyglądał. Czekajcie, mam dziwną chorobę, mam wrażenie, że mi głos dziwnie brzmi. Nie wiem, ale nie wiem, jak będzie wyglądała ta wielka farma zwierząt innych niż owce, bo tam będzie trzeba przecież hodować i krowy, i świnie, kurczaki, także przecież mam nadzieję wilki, jeżeli się uda, bo wilki też można rozmnażać. Mam nadzieję, że to wyjdzie w miarę oryginalnie, w miarę ładnie i użytecznie. To jest dość skomplikowanym połączeniem. Nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Teraz wyrównam tu kawałek, żeby mi dirta nie przybywało za dużo nagle. Nie wiem w zasadzie, po co ja z domu brałem ten dirt. Myślałem, że mi tego dirtu tu nie wystarczy, ale właśnie, tak jak mówiłem, wprowadziłem drobne poprawki do planów i będzie to teraz jeden poziom niżej. Ok. Musi to wyglądać, jakby to było naturalnie wygenerowane, żeby to nie było zbyt brzydkie. Taki musi być przynajmniej jednoklockowy spadek, żeby nie było ucięte tak w połowie. Też się zastanawiam, żeby tu gdzieś w pobliżu nie zrobić fontanny albo czegoś takiego. Zawsze mam jakieś takie dziwne zapędy twórcze. Czy dziwne? Nie wiem. Ale w każdym razie zawsze mam jakieś takie... Mam chęć do przesadzania, znaczy jest dobrze, a ja coś dodam i będzie gorzej. Nie wiem czemu. Znowu powtarzam, nie wiem. Po prostu jestem jakiś rozkojarzony teraz. Chociaż nie jest tak wcześnie, bo jest godzina... 14. Trochę po. Dobrze. To jeszcze. Czemu ja wyszczałem? Jest poniedziałek, żeby nie było. Nagrywam sobie i kopię, a w tym czasie gadam różne głupoty. Zaczynam się zastanawiać poważnie, czy nie przyspieszyć tego materiału, bo nie mam za dużo ciekawych rzeczy do opowiadania, bo już większość powiedziałem, a zaczynam gadać głupoty, bo myślę cały czas intensywnie, jak to robić, a staram się to robić w jak najszybszym czasie, żeby nie zanudzać was jakimiś głupimi... jakimś głupim kopaniem kobla czy kopaniem dirtu. No. Zastanawiam się jeszcze nad jakimiś różnymi modami do mojej serii. Nie chcę, żeby to była seria na modach, a jednak mody urozmaicają grę i pozwalają się nią dłużej cieszyć. Czego ja chcę jak najbardziej tylko się da. Zastanawiam się też nad modami, nad boostery, bo już mam plan w głowie oczywiście, jak zrobić kolejki, jakieś tam środki transportu, a na pewno będzie mi brakować cały czas, bez przerwy, złota. I teraz jest problem, co zrobić, jeżeli nie będę miał złota? Czy zainstalować jakiś mod na boostery, które będą wykorzystywały na przykład... które nie będą wykorzystywały złota, czyli te na przykład old boosters, czyli te stare boostery, czy coś takiego. Nie wiem, łamię się ciągle nad takimi głupimi sprawami i wy też nie jesteście zbytnio w tej kwestii pomocni, bo zawsze jak pytam, to żadnego komentarza nie jest odnośnie tej sprawy. Żadnego komentarza nie ma odnośnie tej sprawy, ani żadnego komentarza nie jest. O mój Boże, strasznie się coś mieszam. Dlatego, że się spieszę, bo niedługo muszę iść jeszcze załatwić kilka swoich spraw, a póki mam czas, chciałem nagrać dla was odcinek, żebyście się nie nudzili. Nie wiem, co jeszcze będzie tutaj w tym domku i pod domkiem, tak ściśle. Mam taki mniej więcej plan, zarys w głowie, ale w ilu procentach to się będzie zgadzać z rzeczywistością, to jeszcze nie wiem. To jest róg. Jeden z rogów. Tak, więc teraz od niego musi iść 15, więc raz, dwa, trzy, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Czekajcie. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Na 2, na 3, na 4, na 5. Więc teraz będzie trzeba to... Tyle? Tak. Teraz na to idzie... To... Trzeba zrobić, żeby było tak. No jednak może się tego dirtu trochę tu straci. Przynajmniej mam takie ciche nadzieje na to, bo jednak nie chcę go z powrotem targać do mojej skryjówki w skale. Zawsze chcę, jeżeli jest taki płot czy coś takiego, żeby przynajmniej jedna kratka była więcej niż trzeba na zewnątrz, niż jest to przymusowe, żeby tam rosła trawa, żeby to ładnie wyglądało, żeby po prostu było to estetycznie i ładnie, żeby nie było to ciasne. A już tyle razy użyłem słowa było, że pani od polskiego by mnie chyba normalnie... No nie chcę mówić, to jest zbyt straszne, żeby móc przywoływać takie wspomnienia. Jej poprzednie ofiary się będą przewracać w grobie. Dobra. Okej, okej. Dobrze. Teraz trzeba to tak zrobić, coś w tym stylu. Dotąd. Żeby to wyglądało w miarę, tak jak powtarzam kolejny raz, w miarę naturalnie. Bo naturalnie nigdy nie będę generował swojego świata jak generator. Okej. Dosyć dobrze, że schodzi tyle dirtu do tego. Tak jak już mówiłem. Teraz jeszcze to. Bierzemy kwiatka, bierzemy to. Zbieramy to. Dobrze, mamy tu, po tej stronie. Teraz druga strona. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 13, 14, 15. Teraz jeszcze raz sprawdzimy odległość tutaj. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. Tak jak myślałem. Dobrze zrobiłem, że zrobiłem jeden klocek zapasu, bo teraz jest wszystko dobrze i się zgadza. Teraz ten trzeba przesunąć o jedną kratkę na bok. Zawsze o ilekroć coś buduję, to mi się takie buble zdarzają. Więc już jestem wyczulony, żeby się sprawdzać po dwa razy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. I tutaj się pojawia problem. Jeżeli się zgadza z tamtym, jest dobrze. I teraz jeszcze tu policzymy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Jest dobrze, tylko żeby to nie wystawało tutaj. A tu jest mało miejsca z drugiej strony. Więc to jest ciężej to ładnie wyrównać. Już wiedziałem, że tak będzie od początku budowania. Ale jednak starałem się nie dopuścić tej myśli. Niestety sama się przypomniała. Doradzaliście mi słusznie, żeby nie zużywać na węgiel czy takie inne, bardziej dostępne surowce tego Kilofas Fortune. Zastanawiam się nad tym, bo powiedzmy tak, dzięki temu modowi zawsze będę mógł ulepszyć ten Kill of Fortune. O ile wiem, co możecie mi teraz poprawić, jeżeli Fortune jest kilow użyty, to wypada też więcej expa. To jest niepotwierdzona informacja i chcę o korektę, czy to jest prawda, czy nie. Jeżeli to jest prawda i wypada faktycznie więcej expa, to będę mógł więcej stworzyć dzięki temu takich kilofów jak no ten. I będę mógł więcej wydobywać surowców dzięki temu. Jeżeli się mylę, czy Kill of faktycznie Fortune nie działa na żelazo i złoto i takie surowce, i czy jest jakiś inny enchant, który na nie działa. Kolejna sprawa, czy można wydropić jednocześnie, czy uzyskać Silk Toucha i Fortune, czy nie? I to są kilka takich podstawowych moich pytań do was. Okej, teraz tutaj będzie tak. Tutaj drewno. Drewno. Przodem, znaczy... to się nazywa... Słoje. Słojami do góry. Tu będzie tak. A tu będzie w ten sposób. Z tego co pamiętam. Zaraz się to sprawdzi w praktyce. Bo przydałoby się, żeby to było bardziej symetrycznie. Tam ma być tak. I tak, a tu ma być na drugim. Chyba się nie mylę. Teraz drewno, bo drewno jakbyśmy nawet zmarnowali troszkę. Znaczy się drewna nie da zmarnować w ten sposób. O, dobrze myślałem. Będzie co drugie miejsce. A jakbym tak zrobił z glowstone'em, czyli przymierzał na glowstone'ie, to by wyszło dość krucho, jakbym się pomylił, bo bym musiał zniszczyć go. A z glowstone'em, jak wszyscy wiemy, wypada glowstone dust, czyli bym nie uzyskał już takiej samej ilości glowstone'a, jak tą, co miałem teraz. Czy ja bym miał włączony czasem... Nie, ale jednak dość jasny jest ten glowstone na tych shaderach, jeżeli nawet nie jest włączony brightness. Jejku, ale ten komputer chodzi. No nie spodziewałem się, żeby aż takie były od tego efekty nagrywania po prostu. Dobrze, więc o, już się jak to powiedzieć, uspokoił, no. Chciałem powiedzieć przytemperował, ale to słowo definitywnie nie pasowało do tego, że się uciszył. Nawet mniej tych materiałów poszło niż się spodziewałem. Może to oznaczać tylko tyle, że się przeliczyłem, jeżeli chodzi o wszystkie surowce. Więcej wełny będzie, znaczy mniej wełny będzie potrzebne, mniej wszystkiego innego. Tutaj jeszcze zostawię to i to, bo to się przyda na pewno, i to. Teraz, co możemy zrobić teraz? Z tego co pamiętam, jeżeli mamy tu troszkę jeszcze drewna, a mamy go troszkę, stworzę sobie łódkę. Czy to jest creeper? Co on tu robi? Ja nie mogę. Wow, to było niezłe. Przestraszyłem się troszkę, szczerze mówiąc, bo boję się już o mój przyszły domek. Zrobię sobie łódkę i mam nadzieję, że łódką się stąd będę transportował szybciej. Tak jak mówiłem, mam nadzieję zrobić tu kiedyś przystań, z której będę mógł wypływać w różne podróże, odkrywając lądy. Różne. Te mi znane i te jeszcze nie. Okej. Będę musiał także zdobyć troszkę... Czekajcie, zdejmę to wszystko. Jako Steve będę sobie płynął łódeczką. Gdyby to działało tak i bym się nie bał przycinek, to by było bosko, ale się boję jednak. Dlatego generowanie świata jest troszkę dziwne, powiem szczerze. Będzie to chyba się troszeczkę przycinało w ten sposób przy nagrywaniu, gdy nie będzie włączony normal, tak troszkę spadek FPS-ów jest zbyt wyraźny, żeby to się dało bez oporów oglądać. Dlatego go damy render distance normal. No i co ja chciałem powiedzieć? Kurczak mi rozwalił łódkę, a to perfidna świnia. Jestem hardcorem, wyzywam kurczaki od świń. Dobra. Szkoda troszkę, że ten skin się nie załadował, na pewno by to ładnie wyglądało. Mam nadzieję, to tak samo, że będzie ładnie to wyglądało przy domku. Tutaj muszę, teraz biegnę, przetransportować tam troszkę wełny, tyle ile mi się w ekwipunku zmieści. Liczyłem na to, że mi się uda to w jakiś szybszy sposób przetransportować niż biegając tam i z powrotem, ale chyba się przeliczyłem odrobinkę. Zastanawiam się nad zrobieniem czegoś takiego, wiedząc, że tutaj jest mój domek, nie zrobić tajnego przejścia. Nie mam węgla, co jest straszną biedą, w moim przypadku przynajmniej. I tutaj jest, o ile się nie mylę, mój domek, ale sobie krzywdę zrobiłem właśnie. Zalałem sobie piwnicę. No nic, trudno. Tak się płaci za lenistwo. No. Przynajmniej ta woda jest ładna. No, wyłaź z niej. No. Jeszcze popłynęło do jaskiń, popłynęło wszędzie. Tragedia. Po prostu katastrofa ekologiczna w moim domku. Powódź. Płaczemy. Mój naród płacze z tego powodu. No nie. I dalej nie mam pochodni. I need some torches. Torches, I loved them. Dobrze, więc o. Tutaj. I rozkopujemy to, tamto. Aha, czyli to wygląda w ten sposób tutaj. Zrobimy to tymczasowo jako przejście. Mam jeszcze troszkę dirtu, ale ja się z tym szarpię. Strasznie dużo czasu na to schodzi. Niestety. Okej. Okay. Jest git. Tam to trzeba zamienić, żeby było przynajmniej ładnie na jakiś czas. Ciągle chyrlam, odkaszluję, odcinek jest taki mdły. Nie wiem, muszę zacząć coś brać przed odcinkiem. If you know what I mean. Zrobimy drzwi. I powiedzmy, że mamy tylne wyjście z domku. Jest pięknie. Teraz będzie trzeba zasuwać tam i z powrotem, ale to zrobię poza kamerą. Tak, dobrze słyszycie, poza kamerą ten odcinek trzeba kończyć. Nie zakończę go z perspektywy trzeciej osoby, bo nie mam skina, ale go zakończę z perspektywy chleba. Więc to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Przepraszam, że ten odcinek był taki bezkształtny za bardzo, ale zrobiliśmy przynajmniej żywopłot, miejsce pod domek. W następnym odcinku idziemy do... idziemy zawładnąć 2 mob spawnery, żeby zdobyć trochę mostone'a. Przygotujemy się już całkiem do budowy domku, a za 2 odcinki będziemy już budować nasz nowy, modern house. Więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Ja jestem Blacky i papa.